4 kwietnia 2012 roku Otwarta Rzeczpospolita przy współpracy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Zakładu Praw Człowieka UW pod patronatem Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej zorganizowała debatę ekspercką podejmującą problematykę obecności organizacji skrajnych w demokratycznych państwach i społeczeństwach. Otwarta Rzeczpospolita, otwierając nowy projekt pod tytułem Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie, ma nadzieję, że uda się w pracy ze specjalistami z różnych dziedzin, prawnikami, socjologami, historykami i ludźmi, którym sprawy dyskryminacji, rasizmu są, dla których te sprawy są ważne, wypracować jakieś postulaty, propozycje takiego działania i takiej pracy, która ten problem uczyni mniej poważnym. Z referatami wystąpili m.in. Ada Paprocka i dr Michał Bilewicz. W panelach eksperckich wypowiadali się natomiast profesor Mirosław Wyżykowski, profesor Jerzy Jedlicki, dr Agnieszka Graf, Konstanty Gebert i dr Adam Bodnar. Uczestnicy debaty starali się m.in. wyjaśnić, czym tak naprawdę są organizacje skrajne. Myślę, że jako ruchy skrajne powinniśmy traktować te ruchy, które namawiają do wykorzystania przemocy w osiąganiu swoich celów politycznych i które dążą do przekształcenia państwa w państwo opresyjne na wymiarze, na którymś z istniejących wymiarów zróżnicowań ludzkich. Dzisiejsza debata właściwie była bogata w pytania o to, czy te organizacje już dzisiaj w Polsce są zagrożeniem, czy też nie są. I mówiliśmy też o tym, jak to wygląda w innych krajach Europy. Dzisiaj dyskutowaliśmy o różnych przykładach od ruchów religijno-integrystycznych w niektórych krajach, którym może grozić na przykład państwo wyznaniowe, tak? Kraj szariacki, którym w wypadku nie wiem, Turcji czy kraju Bliskiego Wschodu. A w innych krajach to będą ruchy, różnego rodzaju ruchy neofaszystowskie czy ksenofobiczne, które zagrażają właśnie tworzeniem państwa opartego na opresji ludzi ze względu na rasę czy też na pochodzenie etniczne. Podczas debaty próbowano również znaleźć skuteczny sposób na przeciwdziałanie organizacjom skrajnym. Ja bym była za tym, żeby tam, gdzie w grę wchodzą poglądy, tam, gdzie w grę wchodzą idee, raczej się spierać na poglądy i na idee, bardzo dbać o to, żeby nie łączyło się to z zagrożeniem czyjegoś życia, zdrowia i wywoływania strachu, bo te rzeczy powinny być rzeczywiście surowo ścigane przez prawo karne. Natomiast tam wszędzie, gdzie mamy do czynienia z ideologią, to jeśli nam się ta ideologia nie podoba, to musimy zrobić sporo, sami się wysilić, znaleźć argumenty, znaleźć kontrargumenty, przedstawić je, zadbać o to, by było to w warunkach pokojowych, natomiast nie zakazywać. Zakazywanie jest tanie, łatwe i musimy się liczyć z tym, że to nasze poglądy w pewnym momencie zostaną zakazane i że to my zostaniemy uznani poprzez etykietowanie za tych, którzy są skrajni. Ja bardzo wierzę w społeczeństwo i raczej w taki rodzaj, rodzaj społecznie podzielanej wrażliwości na tego typu sprawy, bardziej niż w działania delegalizujące, bo wiemy dobrze, że zdelegalizowane instytucje bardzo często nadal oddziaływują. Debata była wstępem do większego projektu, który od kwietnia 2012 roku do kwietnia 2013 roku realizuje Otwarta Rzeczpospolita. Jest on poświęcony problematyce organizacji i ruchów skrajnych obecnych w demokratycznych państwach i społeczeństwach. Projekt będzie miał swoją kontynuację. W ciągu roku będziemy pracować z ekspertami i przygotowywać będziemy ekspertyzy, które mam nadzieję będą postulowały jakieś rozwiązania.